Dzisiaj chcę opowiedzieć Państwu o takim dziwnym temacie, bardzo kluczowym. Dzisiaj jest wiele badań na temat tego, co to jest cielesność, co to jest w ogóle tożsamość, jak ciało ma się do tego, kim ja jestem, jak o sobie myślę. Wiecie Państwo, że w tej chwili problem ciała zdrowego, chorego, płci ciała, to nie są banalne problemy, tym się wszyscy zajmujemy. I teoretycy, i praktycy. No i zostało to ciało też wreszcie dostrzeżone jako problem w teatrze. I opowiem Państwu o kilku aspektach takich wybranych, w moim pojęciu najbardziej takich właściwie egzemplarycznych, czyli pokazujących pewne sposoby myślenia o ciele, pewne funkcjonowanie ciała. Jak zwykle, ponieważ zajmuję się też antropologią, to chcę rozpocząć od takiego początku, prapoczątku. Ciało to oczywiście jest coś niezwykle ulotnego. Nam się wydaje, bo żyjemy, mamy nasze ciała, że to jest coś stałego, niezmiennego, a tymczasem ciało rozkłada się bardzo szybko. Mało tego, ono się zmienia, wiecie Państwo, odbudowywuje się. My już teraz wiemy, że nawet nasze mózgi. Wyobraźcie sobie, że 70% neuronów jest nowych codziennie, także budząc się jutro jesteście innymi osobami niż dzisiaj. Stąd ta niestabilność ciała. Po naszej śmierci zostają kości, najbardziej oczywiście trwałe są zęby i stąd archeolodzy, antropolodzy z reguły się zębami zajmują. Natomiast czy mamy jakieś świadectwa, ślady bardzo dawne ciała cielesności? Otóż mamy. I one są niezwykle stare. One się wiążą z początkiem naszej kultury symbolicznej, czyli początkiem wszystkich świadectw, które wiążą się z czymś więcej jak jedzenie, zabijanie, przeżywanie. Takie ślady rąk mamy w wielu jaskiniach. Ta jaskinia BP, to znaczy before present, to jest przed obecną erą, przed naszym dzisiejszym czasem, czyli 40 tysięcy lat temu jacyś ludzie kładli rękę na skalę i żeby taki rodzaj pieczęci uzyskać, to pluli. My dzisiaj wiemy, ponieważ oczywiście archeolodzy nie tylko odkopują i opisują, ale też próbują zrozumieć, jak to mogło być wykonane. Otóż pluto tym i to jest prawdopodobnie toksyna silnie halucynogenna. Także jak opowiadałem na innych spotkaniach, kiedy już dalej w tę jaskinię wchodzimy, to widzimy te zwierzęta. To wszystko jest jakimś efektem odmiennego stanu świadomości, ale to są nasze najstarsze świadectwa i ślady właśnie cielesności, ciała. Co tutaj jest? Jest 5 osób, to są kobiety, bo to już łatwo poznać, bo wszystkie mają cudowne cycuszki. Więc są 4 duże, 1 mała tam u góry, frunie. I oczywiście, cóż to może znaczyć? Jak zwykle, badania etnograficzne, które są współcześnie prowadzone w różnych kulturach rdzennych, przede wszystkim w Afryce i w Azji, zasugerowały bardzo intrygującą interpretację. Otóż ten układ ciał, a przede wszystkim zwróćcie Państwo uwagę, żadna z tych twarzy nie ma, żadna z tych osób nie ma rysów twarzy. Otóż to jest coś, co jest typowe dla przedstawiania osób w transie. We wszystkich kulturach, które my znamy, jak próbowano narysować, wyrzeźbić człowieka, który był w jakimś rodzaju odmiennego stanu świadomości, to nie rysowano mu właśnie rysów twarzy. Plus ten dziwny układ, taki S ciała. Jest to bardzo typowe dla kultów opętania, dla transów. No i oczywiście interpretacja dla mnie jest wiele, ale ja jak zwykle zaproponuję tą, która teatralnie jest najciekawsza. To jest ta, że te panie półnagie i znowu, jak Państwo oglądacie w Knossos różne przedstawienia w książkach, tego jest sporo, to jakby taką najbardziej rzucającą się w oczy postacią to są kobiety półnagie. Wielkie suknie, tutaj mają piersi obnażone, często trzymają węża, tutaj prawdopodobnie taki wąż jest. No i oczywiście kto to jest? Niektórzy mówili boginie, te najbardziej takie ostatnie interpretacje sugerują, że to nie tyle boginie, co kapłanki. Kapłanki przy pracy, ponieważ tych obrazów znaleziono o wiele więcej ostatnio. Więc mamy tutaj przedziwną sytuację. Narysowano na jednym z najwcześniejszych przedstawień już dotyczących kultury greckiej kapłanki przy pracy, które za pomocą transu i specyficznych ruchów ciała, tańca, przywołują boginię. Ta bogini tutaj jest malutka, ona zaczyna frunąć i w pewnym momencie ten taniec wywołuje wstąpienie tej bogini w tą główną.
Więc ja tak sobie wyobrażam taki przykład kultu opętania, ale dlaczego ja w ogóle to pokazuję? Bo tu już jest teatr. To można interpretować na dwóch poziomach. Na poziomie jakby rzemiosła mamy kapłanki, które nie udają żadnych bogiń. One są w swoich kapłańskich kostiumach, są półnagie, bo tak kapłanki wówczas występowały. Zresztą z tą półnagością to też to nie jest, to nie powinno być nic bulwersującego. To nie jest żadna perwersyjna kultura. Pamiętam, na Bali byłem zaskoczony, kiedy pojechaliśmy na jakieś takie mniejsze wioski. Tam ludzie do dzisiaj chodzą półnago i nikogo to nie podnieca. Było wiele kultur, dzisiaj jeszcze funkcjonujących, nie uznaje piersi kobiety za coś szczególnie erotycznego. No u nas w chrześcijaństwie, a przede wszystkim w zimnym klimacie, pozamykano te kobiety, pookrywano je te piersi i, no i faceci zaczęli się domyślać, co tam może być. Być może to zakrywanie powoduje, że nam się to wydaje jakoś erotyczne, ale w wielu kulturach to w ogóle nie ma żadnego seksualno-erotycznego podtekstu. Więc tego nie należy w ogóle w tych kategoriach interpretować. I zresztą sam byłem zaskoczony, kiedy byłem w takiej wiosce i młode dziewczyny spokojnie ze mną rozmawiały. Na początku czułem się zażenowany przez swoje kulturowe oczywiście klapki, ale potem w zasadzie czemu się tutaj przejmować, jak to jeszcze do tego były fajne cycuszki, no to o co chodzi, nie? W przedstawieniu mamy próbę stworzenia iluzji przez artystów, którzy się wcielają w te kobiety, ale robią to za pomocą też bardzo konwencjonalnych metod. Nie realistycznie. To nie o to chodzi, że to jest kobieta, kobieta. Nie. Te kobiety, te kobiece maski symbolizują też status. Im jest bielsza, tym wyższy ma status. Czyli to są wszystko sygnały, które nie są związane z realizmem. To nie jest próba odzwierciedlenia rzeczywistości codziennej. To jest próba stworzenia artystycznej wizji tej rzeczywistości. I potem, jeżeli to robicie Państwo bardzo często, te przedstawienia pokazujecie co roku wielkie festiwale, one są w różnych miejscach, to widzowie się uczą. Bardzo szybko rozumieją. Te konwencje są dla nich czytelne. Więc tutaj ciało jest takim jakby wieszakiem dla różnych symboli, różnych sygnałów. Chrystus stał się człowiekiem, Bóg dokonał niesamowitej ofiary z siebie, ale to jeszcze nie koniec. Ten Bóg, który jest człowiekiem, pokazuje nam prawdziwość tego zdarzenia poprzez obnażenie. Chrystus obnaża się, jako nagi jest zabity na krzyżu. Ale żeby mógł na krzyżu umrzeć, to musi się Jezus ze swojej boskości wyprzeć, wypróżnić. I to są te najbardziej wstrząsające celebracje performansów liturgicznych w średniowieczu, kiedy wielkanocne trzy dni, od Wielkiego Piątku począwszy, w nocy mnisi w ciemnym kościele krzyczą: Chryste, gdzie jesteś? Cisza. Nie ma. Doświadczenie, że żeby zmartwychwstanie się mogło odbyć, żeby się mogło odbyć to, co jest głównym przesłaniem chrześcijaństwa, że jest nadzieja, że On znowu wróci, to trzeba było, żeby Bóg umarł, czyli żeby przestał być Bogiem. Bo jak Bóg może umrzeć? Bóg jest nieśmiertelny. Więc ten skandal z obnażeniem ciała, i tutaj ciało przestaje być czymś, co ma być piękne, czymś, co jak w Indiach trzeba upiększać, malować, tylko ciało, jak Chrystus, to jest jeden z przykładów, oczywiście takich obrazów jest więcej, tysiące, ciało jest symbolem wrażliwości, prawdziwości, a przede wszystkim jest podatne na zranienie. To jest ciało nasze, nasze człowieka, to już nie jest ciało wyidealizowane, to jest ciało, które ma nas krzywdzić. To jest ciało, które można powiedzieć na krzyżu i można je zmaltretować. To jest to ciało, które my widzimy ciągle w telewizji i gdzieś tam właśnie, czy uchodźcy, czy jacyś terroryści zaatakowali, czy komuś głowę. To jest nasze ciało. Czyli to, co chrześcijaństwo wprowadza, to wprowadza do teatru zupełnie nową jakość. Nie wyidealizowane, piękne jakieś proporcje ludzkie, które są po prostu cudne i jedyne i dla nas tylko nieosiągalne, jak te modelki, które są jakieś anorektyczne. Nie, to jest to ciało nasze, brzydkie, śmierdzące, z tymi wszystkimi płynami, które boli, które ma rany, które cierpi. Więc to jest naprawdę fundamentalna różnica i przede wszystkim, że ten cierpiący jest świadkiem prawdy. W teatrze greckim aktor nie ma być świadkiem prawdy. Aktor ma tak udać tymi kostiumami, tym swoim śpiewaniem, tym wszystkim, żeby siebie się zachwycili. Wy doświadczacie prawdy. Natomiast tu się pojawia nowa rzecz. Każdy artysta ma świadczyć o prawdzie tego chrześcijaństwa, a przede wszystkim o prawdzie tego, że Jezus był, tak to rzeczywiście była postać i On zrobił to, co zrobił. Czyli ja naśladuję Chrystusa, będąc tym świadkiem prawdy. Zupełnie nowa koncepcja i w teatrze światowym
tą ideę chrześcijańską tak naprawdę, moim zdaniem, wcielił Grotowski. To chcę Państwu pokazać, to takie radykalne myślenie, ale chcę Państwu pokazać właśnie spektakl, który jest wcieleniem tego, co chrześcijaństwo w średniowieczu zaproponowało w myśleniu o ciele. To jest Cieślak, główny aktor Grotowskiego, genialny i uznany za symbol aktora XX wieku, szczególnie drugiej połowy. A to jest młody Grotowski, jeszcze ciągle pulchny i ciągle jeszcze z partią PZPR, bo wtedy inaczej nie można było. I tu macie Państwo parę obrazków z Księcia Niezłomnego. To jest spektakl, w którym Grotowski szukał powtórzenia Jezusowej ofiary w teatrze. Czy jest możliwe zrobienia w Teatrze Świeckim takiego przedstawienia, które będzie miało siłę sakralną? Aktor dokonuje ofiary ze swego ciała zamiast widza. To jest coś, co zrobił Chrystus. Grotowski pracował z tym człowiekiem przez 6 miesięcy w zupełnej izolacji od innych aktorów. Inni aktorzy to byli oprawcy. To są ci w tych kostiumach. Oni mają kostiumy ówczesnych sędziów politycznych procesów. To jest rok 65, 66, czyli to są te momenty, w którym ciągle jeszcze są polityczne procesy i tam właśnie sędziowie mieli takie charakterystyczne, wysokie buty, skórzane, te takie długie, czarne togi. Więc to, co jest sztuką, którą napisał Calderon w XVI wieku, to jest właściwie taki bardzo misteryjna sztuka, w której książę portugalski, złapany przez muzułmanów, przez Murów, odmawia, bo idea tam jest taka, że ci muzułmanie, którzy rządzili w Hiszpanii, Portugalii wówczas, opanowali miasto. I to miasto chcieli, stracili to miasto, bardzo ważne miasto na przesmyku tam gdzieś, nieważne. Chociaż ważne jest to, że złapali też księcia i zażądali od portugalskiego króla, żeby to miasto im oddał, które udało się Portugalczykom odbić, a w zamian oni oddadzą tego brata królewskiego. No oczywiście tak zawsze było, że brat królewski jest takiej wartości, że się go za miasto wymienia. I ten właśnie portugalski brat, książę Ferdynand, powiedział basta, to jest prawdziwa postać, powiedział, to jest niegodne, żebym ja mógł być ważniejszy od wielkiego, wspaniałego miasta, tam są tysiące ludzi. Nie godzę się na tą wymianę. Więc ku szokowi wszystkich i jego brata, i tych właśnie Maurów, nie na tą wymianę nie zezwala sama ofiara. I wtedy ci Maurowie go katują i dokonują takiego masakrowania jego ciała, żeby zmienił zdanie. No i on staje się takim powtórnym Chrystusem, że dla ludzkości oddaje swoje życie i on czuje radość z tego, że może poświęcić swoje ciało dla człowieka. I Grotowski szukał z tym biednym cieślakiem takich sytuacji, w których on, maltretując siebie, biczując się, naprawdę się bił, szukał radości.